0,3 sekundy. Czekamy na wypłatę gonitwy szóstej, a na padoku są konie, które pobiegną w gonitwie siódmej. Będzie to gonitwa dla czteroletnich i starszych koni czystej krwi arabskiej drugiej grupy. Jest trójką pięcioletni wałach in extremo hodowli niemieckiej, trener Michał Romanowski, w siodle jockey Piotr Krowicki. In extremo zaczął biegać w zeszłym sezonie jako czterolatek i wygrał aż trzy wyścigi. A to jest Meksyk, czteroletni ogier. Prywatnej hodowli trener Jan Głowacki, w siodle Aleksandr Kardanow, 56 kg. Niesie Meksyk. Meksyk wygrał jeden wyścig w wieku lat 3 na 4 starty. Za nim jest prowadzony pięcioletni wałak Zakim, hodowli z Gminy Polskiego, trener Kamila Lubańczyk. Siądę starszy uczeń Joanna Wyżyk. Zachi poniesie wagę 59 kg. W zeszłym sezonie wygrał 3 wyścigi, podobnie jak in extremo. Nie, no pewno, tak. Pani Klaudia Gębińska, wchodzona jest do komisji technicznej. Powtarzam, pani Klaudia Gębińska, wchodzona jest do komisji technicznej. Siódma jest. Jakie kierunki? Siódma jest. Ostatnie to są te. No to wózki, po tej gonitwie. Nie, jutro jest pierwszy jak przedostawi. No chyba macki. To jest nita, musimy skręcić. O, ja nie wracam, ja jak to? No, przy trybuna. Która jest godzina aktualnie? Godzina za 8. W ramach tego, że Krzyś pracuje do 16, to jeszcze jest praca. Dawaj, 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 daw
się go trzymają. Wrócimy, wrócimy, wrócimy. Małe, ale skutki.